Jestem psychoterapeutą i teraz podam Ci cztery najważniejsze rzeczy, których nigdy nie powinieneś mówić o sobie, która cierpi na depresję. Numer 4. Nie wyglądasz, jakbyś miał depresję. Depresja nie ma wyglądu. Ktoś może wydawać się na zewnątrz ok, ale wewnątrz rozdziera go cierpienie. Numer 3. Gdybym ja miał depresję, to zrobiłbym to lub tamto. Ludzie częściej słuchają porad wtedy, gdy sami o nie proszą. Dlatego najpierw zapytaj o pozwolenie, zanim podzielisz się swoją radą. Numer 2. Nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze. Mówimy to zawsze, kiedy czujemy się niekomfortowo w obecności czyjegoś cierpienia. Dlatego umniejszamy sprawę, bo mamy nadzieję, że wszystko się jakoś ułoży. Zamiast tego zapytaj, jak się czujesz. Po prostu daj szansę tej osobie, aby opowiedziała o swoim cierpieniu. I numer 1. Nie masz powodów, by mieć depresję. Inni mają gorzej. Jeśli nie widzimy powodów, to nie oznacza to, że one nie istnieją. Zamiast tego zapewnij bliską Ci osobę, że zawsze może na Ciebie liczyć.